Wyobraź sobie scenę, w której pieniądze płyną obficie, docierając do ciebie z każdej strony. To więcej niż zwykła fantazja. To rzeczywistość, którą można osiągnąć dzięki prostej, ale potężnej praktyce. Na początku ubiegłego wieku dziennikarz o imieniu Napoleon Hill wyruszył w podróż odkrywania umysłów amerykańskich milionerów. To, czego się nauczył podczas dwóch dekad badań, nie tylko uczyniło go milionerem, ale również ujawniło tajemnice gromadzenia bogactwa które teraz dzielimy się z Tobą. Napoleon Hill to legenda, znany z przełomowej pracy Pence e. Enriquesa. Jego słowa rozbrzmiewają przez czas, inspirując pokolenia do osiągania sukcesu finansowego. Ale w jego dziedzictwie jest więcej niż słowa. Jest to specyficzna technika, którą odkrył, technika, która może zmienić tor Twojego życia finansowego. Więc co dokładnie musisz zrobić, aby przyciągnąć do swojego życia dostatek? Odpowiedź tkwi w Twoim portfelu, ale nie mówimy tutaj tylko o pieniądzach fizycznych, mówimy o pozytywnej energii, skupieniu i intencji. Technika jest prosta, ale głęboka w swoim oddziaływaniu. Polega ona na jasnym określeniu swoich celów finansowych, wizualizacji tego, co zrobisz z pieniędzmi poza Twoimi osobistymi potrzebami i, co najważniejsze, poświęceniu części tych pieniędzy na pomoc innym. Robiąc to, nie tylko przyciągasz bogactwo do siebie ale także przyczyniasz się do dobrobytu tych wokół ciebie i ogólnego dobra zapisz swoje cele na kartce wizualizuj je codziennie i powtarzaj je głośno aby zaprogramować swój umysł na sukces finansowy to nie tylko ćwiczenie umysłowe to praktyka która może zmienić twoją rzeczywistość dlatego nie trać więcej czasu przyjmij tę technikę już dziś i rozpocznij swoją podróż w kierunku obfitości i dobrobytu wszechświat czeka aby nagrodzić tych którzy mają odwagę dążyć do swoich najbardziej odważnych marzeń finansowych. Jesteś gotowy, aby podjąć ten krok? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad kluczowymi krokami, które mogą prowadzić cię do sukcesu finansowego? Napoleon Hill, znany autor i badacz sukcesu, pozostawił nam cenny spadek, który przekracza pokolenia. Ale idźmy dalej niż podstawy i zagłębmy się w szczegóły tych transformacyjnych zasad. Po pierwsze, imperatywem jest posiadanie jasnej wizji swoich celów finansowych. Nie wystarczy pragnąć pieniędzy, trzeba to skwantyfikować. Określ konkretne liczby, zapisz je i wizualizuj codziennie. To nie tylko określa twoje cele, ale również czyni je konkretnymi i osiągalnymi. Po drugie, znaczenie strategicznego planowania nie może być niedocenione. Nie chodzi tylko o wyznaczanie celów ale także o opracowanie szczegółowego planu działania w celu ich osiągnięcia. Każdy krok musi być starannie nakreślony, począwszy od zdefiniowania strategii, aż po realizację codziennych zadań. Pamiętaj, że sukces to podróż, nie cel ostateczny. Po trzecie, kultywowanie mentalności obfitości jest niezbędne. Miej niezachwianą wiarę w swoją zdolność do osiągnięcia swoich celów finansowych i wiesz, że bogactwo jest Twoim nieuchronnym przeznaczeniem. Ta wewnętrzna pewność promieniuje pozytywną energią i przyciąga dalej Ciebie możliwości. Ponadto otocz się właściwymi ludźmi, tymi, którzy Cię wspierają, inspirują i zachęcają do dążenia do swoich najbardziej odważnych marzeń. Teraz przejdźmy do konkretnej techniki ujawnionej przez Napoleona Hilla, która pomogła mu przekształcić się z zwykłego dziennikarza w multimilionera. Ta technika to nie tylko magiczna formuła, to codzienna praktyka, która reprogramuje Twój umysł na sukces finansowy. Umieszczając wizualne przypomnienie swoich celów w swoim portfelu i przeglądając je codziennie, utrzymujesz swoje skupienie na ostrzu noża i Twoją determinację niezachwianą. Dlatego nie zadowalaj się podstawami. Przyjmij proaktywne podejście w kierunku swojej wolności finansowej. Zrozum podstawowe zasady, opracuj szczegółowy plan działania i stosuj technikę ujawnioną przez Napoleona Hilla z determinacją i oddaniem. Sukces jest w zasięgu Twojej ręki. Wszystko, co musisz zrobić, to złapać go obiema rękami. Wyobraź sobie moc transformacji, jaką miałbyś, określając jasny i konkretny cel finansowy. Nie chodzi tutaj tylko o arbitralną liczbę. Chodzi o wizualizację realizacji swoich najgłębszych marzeń i pozytywny wpływ, jaki może to mieć na świat wokół ciebie. Dlatego zacznij teraz. Pomyśl o kwocie, która pozwoli ci zrealizować najbardziej ambitne cele. I przyczynić się do spraw, w które wierzysz. Określając tę kwotę, nie zapomnij rozważyć nie tylko swoich osobistych potrzeb, ale także jak mógłbyś użyć części tych pieniędzy, aby pomóc innym. Wyobraź sobie możliwości: pomaganie rodzinie w trudnościach, wspieranie projektów charytatywnych, a nawet finansowanie inicjatyw, które promują znaczące zmiany społeczne. Zapisz wszystko to na kartce jako uroczyste zobowiązanie, zarówno dla siebie, jak idea świata. Teraz przechodzimy do praktyki. Weź tę kartkę i włóż ją do swojego portfela, uczyniając ją stałym przypomnieniem Twoich celów i pozytywnego wpływu, jaki chcesz mieć. A oto sekret. Nie chodzi tylko o posiadanie tego wizualnego przypomnienia, ale także wewnętrzne przyswojenie tych celów poprzez prosty, codzienny rytuał. Czytając głośno swoje cele i intencje co najmniej dwa razy dziennie, aktywujesz nie tylko swoją świadomą myśl. Ale także potężny system aktywacji siatki z twojego mózgu. To prawdziwa siła samopoznania i skupionej mentalności, którą Napoleon Hill mądrze nas nauczył. Dlatego nie lekceważ wpływu tego procesu. Angażując się w swoje cele finansowe i dobro innych, kształtujesz nie tylko swoje własne przeznaczenie, ale także przyczyniasz się do lepszego świata. W końcu prawdziwe bogactwo polega nie tylko na gromadzeniu pieniędzy, ale także na dokonywaniu zmian w życiu ludzi i świecie, w którym żyjemy. Wyobraź sobie siebie w stanie całkowitej jasności co do tego, kim naprawdę jesteś, zgodnie z twoimi najgłębszymi wartościami i celami życiowymi. Ta podróż samopoznania to nie tylko poszukiwanie zrozumienia, to klucz do odblokowania nadzwyczajnego potencjału w każdym z nas. Kiedy oddajemy się zrozumieniu naszej własnej istoty, jesteśmy w stanie podejmować decyzje bardziej zgodne z naszymi wartościami i stawiać czoła wyzwaniom z niesłabnącą odpornością. Jednak wiele osób boryka się z cieniem pustego istnienia, zgubionych w cyklu przeszłych żali i niepewności co do przyszłości. Brak jasności i samoświadomości może utrwalać cykl niezadowolenia i stagnacji, ale jest nadzieja. Prawdziwa transformacja osobista zaczyna się, gdy poświęcamy się podróży samopoznania. Inwestując czas i energię w prawdziwe poznanie siebie, otwieramy drzwi do bardziej znaczącego i obfitującego życia. Ta podróż nie tylko wzbogaca nasze istnienie, ale także umożliwia nam budowanie autentycznych relacji i podejmowanie bardziej trafnych decyzji. Wyobraź sobie moc stawienia czoła każdemu dniu z odnowioną pewnością siebie, wiedząc, że jesteś zgodny ze swoimi najgłębszymi celami. Dlatego nie lekceważ mocy samoeksploracji. Zagłębiając się w głębiny własnej duszy, odkryjesz nieskończony zbiornik mądrości i potencjału. To czas, aby zrobić pierwszy krok w kierunku życia autentycznego i pełnej realizacji. Pozwól sobie na rozpoczęcie tej podróży samopoznania i odkryj moc transformacyjną, jaką ma do zaoferowania. Codziennie powtarzaj rytuał wyciągania kartki z portfela, głośne jej czytanie i wyraźne wizualizowanie swoich celów. Ten prosty akt reprogramowania umysłu nie tylko wzmocni twoją determinację, ale także otworzy drzwi do możliwości, które wcześniej wydawały się nieosiągalne, zachowując skupienie na swoich celach finansowych i na tym, jak możesz przyczynić się do dobra wokół siebie, będziesz kształtować mentalność obfitości i dobrobytu. Zrozum, że sama kartka nie jest źródłem pieniędzy, ale stałym przypomnieniem Twojego zobowiązania wobec siebie i swoich celów. Prawdziwy sukces zależy od Twojej zdolności do rozpoznawania i wykorzystywania pojawiających się na Twojej drodze możliwości. Techniki reprogramowania umysłu są potężnymi narzędziami, ale ich skuteczność zależy bezpośrednio od Twojej gotowości do działania. I korzystania z okazji, które życie ci oferuje. Więc jeśli naprawdę zobowiązałeś się zmienić swoją mentalność i przyciągnąć do swojego życia dostatek, zacznij już teraz. Napisz w komentarzach, że jesteś gotowy rozpocząć tę podróż transformacji osobistej i finansowej. Pamiętaj, że sekret tkwi w konsekwencji i determinacji w kontynuowaniu działania, nawet w obliczu pojawiających się wyzwań.